Χαίρε και χαριτόμενε, χω Κυριός μέτα σου. Πόντς ποζδροβιώνα λάσκη πέουνα, Παν σ Τόμον. Współbracia w Chrystusowym kapłaństwie, księże kardynale, księże arcybiskupi i biskupi, z biskupem włocławskim na czele, drodzy prezbiterzy, osoby życia konsekrowanego, z kustoszami jasnogórskiego wizerunku, umiłowani w Panu siostry i bracia. Niejednokrotnie na szlaku pielgrzymowania Świętej Bożej Wędrowniczki, jak nazywał ją błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, Maryi Matki Bożej w ikonie nawiedzenia, wsłuchiwaliście się w słowa Ewangelii o Kanie Galilejskiej. Dziś, gdy w katedrze włocławskiej kończymy jej nawiedzenie i razem dziękujemy za wszystkie dary i łaski, jakimi Bóg w tym czasie obdarował was przez Maryję, jeszcze raz powraca do nas to wydarzenie, które miało miejsce u początku publicznej działalności Jezusa. Taki to początek znaków uczynił Jezus. Objawił swoją chwałę i uwierzyli Jemu Jego uczniowie. Wszystko, co wówczas się stało, wszystko, co się wydarzyło, stało się również dlatego, że wraz z Jezusem i Jego uczniami była tam Matka Jezusa. Zdaje się nawet, że ona przyszła na wesele do Kany przed nimi. Była tam razem z nowożeńcami, gośćmi, starostą weselnym, sługami, którzy podczas uczty obsługiwali stoł. Papież Franciszek powie, że w ten sposób uczta weselna w Kanie to przepiękna ikona Kościoła. W centrum jest miłosierny Jezus, który czyni znak. Wokół Niego uczennice i uczniowie, zalążek nowej wspólnoty. Blisko Jezusa i Jego uczniów jest Maryja, Matka opatrznościowa i czuwająca. W czasie rozpoczęcia nawiedzenia, jak zapowiadał na początku peregrynacji biskup włocławski, pragnęliście i wy szukać jej wstawiennictwa i opieki, ale nade wszystko jej wrażliwego serca, które wysłucha naszych zbolałych serc i nauczy prawdziwie kochać. Wysłucha naszych zbolałych serc. Zbolałych serc tego ludu, i nauczy nas kochać. Maryja w jasnogórskim wizerunku przyszła tutaj w czasie, kiedy Kościół włocławski przeżywa jubileusz 900-lecia swego istnienia. Ten wspaniały jubileusz, który otwiera wasze umysły i serca na tak bogate dziedzictwo waszej przeszłości. Ale nie idziemy w przeszłość, idziemy w przyszłość. Dlatego wasz biskup, rozpoczynając nawiedzenie, powiedział, że to zaproszenie do odkrycia Kościoła jako wspólnoty wierzących. Domu, do którego zaproszeni są wszyscy, wszyscy bez wyjątku, którzy pielgrzymują do Boga. A więc również zaproszenie do obudzenia w sobie tej świadomości, że nie tylko jest się w Kościele, ale jest się Kościołem, że wspólnie siostry i bracia ten Kościół stanowimy. Jestem przekonany, że w tym czasie na nowo mogliście to właśnie odkryć, że zajaśniało w was, w waszych obliczach to żywe, żywe oblicze Kościoła, który żyje pośród synów i córek tej ziemi, że wy jesteście Kościołem. Umiłowani siostry i bracia, w Kanie Galilejskiej Matka Jezusa zauważa, że brakuje wina i dyskretnie wskazuje na to Jezusowi. Zauważcie, myślę, że ktoś słusznie powiedział, że ona tak naprawdę,
o nic wówczas Jezusa nie prosiła, nic mu nie sugerowała, nic mu nie podpowiadała. Po prostu przedstawiła zaistniałą sytuację. Nie mają już wina. Jezus na jej słowo wychodzi naprzeciw prostej i konkretnej prośbie zwykłych ludzi. Papież Franciszek zauważy, że nie ma w tym jakichś spektakularnych gestów czy cudów, nie ma słów, znaków. Wszystko odbywa się po prostu i bez rozgłosu. Mówi nawet jakby za kulisami. Jezus każe sługom, by napełnili dzbany wodą, która staje się winem. Bo tak właśnie działa Bóg, z bliskością i dyskretnie. Jestem przekonany, że w czasie nawiedzenia, w obecności tej świętej Bożej wędrowniczki niejednokrotnie doświadczyliście, każda i każdy z was, że Bóg działa z bliskością i dyskretnie. Może szczególnie wtedy, gdy trwaliście przed jej obrazem w ciszy nocy, w milczącej prostocie i dziecięcym zapatrzeniu, tak jak dziecko patrzy na matkę. Przez Maryję i za jej wstawiennictwem Jezus wchodzi w nasze trudne dziś, by je przemieniać. Wchodzi w nasze trudne sytuacje i powoduje ich przemianę. Bóg w ten właśnie sposób ukazuje nam swoją miłość. I jak mówił nam dzisiaj święty Paweł, w swym Synu Jezusie Chrystusie czyni nas prawdziwie dziećmi swoimi. Nie zwraca się do nich jak do niewolników. Nie jesteś niewolnikiem, nie jesteś niewolnicą. Jesteś córką, synem umiłowanego Boga. W każdej i w każdym z nas rozpoznaje swoje ukochane dziecko, a zapowiedzią tej miłości jest wskazana w dzisiejszej Ewangelii, ledwie zapowiedziana godzina Jezusa, Jego godzina. Tak, ta godzina nadejdzie. Wtedy w godzinie krzyżowej, Jego męki, śmierci, w godzinie uwielbienia na krzyżu i zmartwychwstania obdarzy swoje umiłowane dzieci najlepszym winem, wybornym winem, miłością Boga, która nie cofa się przed ludzkim grzechem. Życie moje oddałem za ciebie, bo cię kocham, człowieku. Jest to moc zbawcza, powie święty Jan Paweł II, skierowana do zaradzenia ludzkiej niedoli, do uwolnienia od zła, jakie w różnej postaci i w różnej mierze ciąży nad ludzkim życiem. W ten właśnie sposób prośba Maryi podczas przyjęcia weselnego, podszepnięta wtedy jej przez Ducha Świętego, podszepnięta jej macierzyńskiemu sercu, ujawnia nie tylko mesjańską moc Jezusa, ale też Jego miłość i Jego miłosierdzie. Niech doświadczenie tego, jak Bóg nas kocha, siostry i bracia, zostanie na długo w naszych sercach. Po tym trudnym czasie, kiedy gromadziliśmy się na powrót przy niej, niech nam Bóg przemówi do serca, że nas naprawdę kocha. Drodzy siostry i bracia, pielgrzymowanie Maryi w znaku jasnogórskiej ikony prowadziło was przez Matkę do Syna. To jest droga, którą nam pokazywał błogosławiony Stefan Wyszyński, per Mariam ad Jezum, per Mariam soli Deo. Tak nas uczył i powtarzał, że mamy być zawsze wrażliwi na jej macierzyńską pomoc. Peregrynacja świętej Bożej Rodzicielki w znaku cudownego jasnogórskiego wizerunku potwierdziła, że ona naprawdę wysłuchuje naszych próśb, odpowiada na nie, błogosławi ze swoim Synem trzymanym w ramionach, daje nadzieję. Tak, to jest klucz nadziei, której tak potrzebujemy, my pielgrzymi nadziei. Także u progu tego wszystkiego, co was jako Kościół Włocławski
po nawiedzeniu, po przeżytym pięknym jubileuszu 900-lecia istnienia waszej diecezji teraz czeka. Idźcie umocnieni jej wstawiennictwem. Idźcie pewni, że Jezus nie odmawia nigdy prośbie swej matki. Idźcie, powtarzając do siebie nawzajem te słowa, które wiele razy w czasie tej drogi padały. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, co Bóg powie. Siostry i bracia, wszystko, co wydarzyło się w Kanie, dokonało się za sprawą Jezusa. To On uczynił pierwszy znak, objawił miłość Boga i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Aby to jednak uczynić, aby mogło się to dokonać, Jezus posłużył się ludzką pomocą. On potrzebował i nadal potrzebuje tych, którzy pójdą, napełnią stągwie winą, wodą i zaniosą je staroście weselne. Potrzebuje więc konkretnych ludzi. Potrzebuje ciebie i mnie, siostro i bracie. Bóg nas potrzebuje. Potrzebuje swojego Kościoła. Potrzebuje zaangażowania w naszych parafiach, we wspólnotach, które budujecie. Kościół nie jest po to, tłumaczy po raz enty papież Franciszek każdemu z nas, aby koncentrować nas na samych sobie, aby zachwycać się sobą, ale by dawać siebie. Nie może więc eksponować siebie w oczach świata, ale służyć światu. Tym znakiem nadziei, służby temu światu będzie też zapowiedziane przez waszego biskupa wotum, a więc to, co pobudziło was w miłości ku tym, którzy są potrzebujący. Szanując swoje korzenie i dziedzictwo minionych wieków, Kościół musi wciąż na nowo przezwyciężać w sobie nostalgię za przeszłością, głosząc dobrą nowinę tu i teraz, w tej rzeczywistości, tym ludziom, w tych czasach, w których wszyscy żyjemy. Niech spotkanie z Matką w znaku jej cudownej jasnogórskiej ikony i przeżywany jubileusz 900-lecia diecezji włocławskiej umocni was w tej drodze. Za błogosławionym prymasem tysiąclecia i ja dzisiaj w obliczu jej cudownego wizerunku powtarzam, nie żegnamy się więc, nasza Matko, bo za bardzo jesteś w naszych sercach. Nie zostawimy ciebie i nie będziemy ci śpiewać, nie opuszczaj nas, bo to nie jest możliwe, abyś nas opuściła. Jesteś przecież dana nam przez twojego Syna na Kalwarii za naszą Matkę, a my mocno wierzymy. Wierzymy w to, że jesteśmy twoimi dziećmi, umiłowanymi córkami i synami Boga. Per Mariam ad Jezum. Przez Matkę do Syna. Amen.